Witamy serdecznie na konferencji Sojusz Obywatelski Grudziądz. Konferencja dzisiejsza jest poświęcona gospodarce Odpadamy. Wiemy, że nie tak dawno prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy, tak zwanej ustawy śmieciowej, dzięki czemu, dzięki której zapisom będziemy mogli jako samorząd dofinansowywać w jakiś sposób gospodarkę odpadami, czyli kwotę, którą każdy z mieszkańców płaci od osoby. Dzisiaj ta kwota wynosi 28 zł i niestety uważamy, że to jest kwota, jako radni SOG, że to jest kwota duża, ale w tamtym czasie nie mieliśmy możliwości skorzystać z takiego instrumentu, jakim dzisiaj jest to, że można z dochodów innych sfinansować cenę śmieci. W tym momencie jako radni SOG-u zgłaszamy, apelujemy do pana prezydenta, czego pokłosiem jest dzisiejsze pismo podpisane co prawda przez 4 radnych SOG-u, do pana prezydenta o przeanalizowanie i sprawdzenie możliwości, aby dofinansować do gospodarki odpadami z innych dochodów własnych. Takimi dochodami własnymi chociażby w mojej ocenie jest sprzedaż majątku komunalnego, tak działek, które, że tak powiem, rozchodzą się, jak to ostatnio prezydent wspominał na sesji Rady Miejskiej, na pniu, i w tym kierunku byśmy chcieli, żeby ewentualnie przynajmniej przeanalizować, zobaczyć, czy jest taka możliwość. Wiemy też, szanowni państwo, że dzisiaj jesteśmy poniekąd po części przetargów. Kompleksowy przetarg, kompleksowy składający się z 2 części, czyli przetarg dotyczący zagospodarowania odpadami został rozstrzygnięty. Przetarg dotyczący odbioru odpadów został ogłoszony. Tylko wspomnę o tym, iż przetarg, który został rozstrzygnięty na zagospodarowanie odpadów, został podpisany przez prezydenta na 3 lata. Jest on na kwotę bodajże około 34 milionów złotych w perspektywie 3-letniej. I co warte jest uwagi i podkreślenia, to jest to, że ta kwota 34 milionów złotych dzielona na 3 to jest niemal identyczna, jak była teraz. Czyli przez 3 lata w teorii nie powinniśmy więcej zapłacić za zagospodarowanie odpadami. Natomiast jak będzie, jeżeli chodzi o gospodarkę, o odbiór odpadów, no zobaczymy w przyszłości. Ja w tej chwili tyle oddaję głos pani radnej, naszej koleżance Krystynie Bagniewskiej. To znaczy, myślę, że przewodniczący tu już powiedział bardzo dużo i bardzo znaczących słów. Ja tylko dopowiem, że każda podjęta decyzja przez nas była rzeczywiście dla większości mieszkańców, tych uboższych, emerytów, rencistów, trochę zaskoczeniem. I to nas też to oczywiście jakby, żeśmy zostali przygnębieni tym podjęciem naszej uchwały, ale niestety było to jedyne wyjście, które po prostu musieliśmy podjąć w tym czasie. Także ja uważam, tak jak tu przewodniczący powiedział, że będziemy robić wszystko, że zwrócimy się do pana prezydenta, żeby postarał się po prostu jednak mimo wszystko te środki znaleźć. I żeby te pieniądze, które w tej chwili mieszkańcy płacą, te 28 zł odpadów, myślę, żeby jednak obniżyć. A jeżeli nie da się, no to będziemy niestety do końca kadencji, będziemy stanowczo stawać taką, po prostu stanąć na takiej sytuacji, przepraszam, żeby kwota nie była zmieniona na więcej, tylko no raczej będziemy docierać do tego, żeby jednak doszła do zmniejszonej. No myślę, że powinno się również iść w tym kierunku, żeby utworzyć spółkę miejską, żeby na zasadach in-house'u odbierali śmieci od mieszkańców. Skoro znaleziono pieniądze na sport zawodowy, to w przypadku mieszkańców, szczególnie rodzin wielodzietnych, no, opłata za śmieci jest dość znacząca i nie powinna rosnąć. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ona była na tym poziomie, który jest i tak dość wysoki. Dziękuję.
No, szanowni Państwo, no, sprawa jest prosta. Albo pozostawimy tą niekorzystną uchwałę i w 100% mieszkańcy będą pokrywali koszty za śmieci, albo coś z tym zrobimy i mamy nadzieję, że my, radni Sojusz Obywatelski Grudziądz, sprostamy temu wyzwaniu i uda nam się obniżyć stawki dla mieszkańców Grudziądza. Jeszcze, szanowni Państwo, chciałbym dodać jedną rzecz tylko, tak? Ponieważ na przykład bodajże ostatnio na konferencji Koalicja Obywatelska zaproponowała powołanie zespołu. My uważamy, że powołanie zespołu jest niepotrzebne, tak? Tutaj no, można powoływać wiele zespołów. W ocenie tutaj nas zebranych wystarczy, że jeżeli prezydent ze skarbnikiem siądą, policzą, tak? Skarbnik ma i prezydent mają swoje służby finansowe, także naprawdę nie musimy zespołów powoływać, tak? I nie róbmy tego pod publikę, tylko w ciszy gabinetu, w wydziale finansowym można policzyć i zdecydować o tym, czy podwyżka, czy obniżka jest możliwa, czy jest niemożliwa. Ale może mieszkańcy powinni wiedzieć, co wpłynęło na podwyżkę i jakie koszty MWiA ponosi, że taką cenę wygenerowało. Znaczy, wszyscy wiemy, że powołano wiele nowych stanowisk, nowych dyrektorów. Zresztą pan przewodniczący również jest na stanowisku specjalnie utworzonym dla pana generalnie. I pod tym kątem na pewno miało to wpływ na zwiększenie kosztów ogólnych całego przedsiębiorstwa, więc myślę, że tutaj jakby wskazanie mieszkańcom, co wpływa na koszt śmieci, jest istotne. I to, co wymyśliła Koalicja Obywatelska, jest chyba dobre. Znaczy, nie mówimy, że jest złe, natomiast mówimy o sposobie, w jaki to ewentualnie powinno być, że tak powiem, przeanalizowane. Uważamy, że zespół nie jest do tego potrzebny, natomiast wrócę tutaj do pytania, bo nie byłby pan redaktor osobą, gdyby w jakiś sposób nie zrobił wycieczki personalnej, ale powiem tak. Kiedyś to tłumaczyłem tak, pracując w MPGN-ie, jak pamiętamy jaki był zysk firmy, kiedy mnie nie było i jaki byłem. A teraz wystarczy przeanalizować i podkreślam, przychody i wynik finansowy w Zakurzewie, nie mówmy o całych wodociągach, natomiast no, ja nie mogę się wypowiadać za całe wodociągi, tak? Tym bardziej, że jestem pracownikiem, tylko i wyłącznie tak jak pan tutaj wspomniał. Natomiast no, naprawdę polecam lekturę analizy Zakurzewa i jak to wygląda finansowo, jak zwiększone są przychody, także... Ale większość czasu pracy pan poświęca pracy w Radzie, więc nawet teraz jest pan na konferencji prasowej, tak. Gdzie co ma pan zwolnienie lekarskie? No, czy... chciałem panie redaktorze powiedzieć, że dzisiaj jestem na urlopie i prosiłbym, żeby pan to puścił. Tak? Wyjątkowo dzisiaj jestem na urlopie, natomiast jeżeli nawet nie jestem na urlopie, szanowny panie, tak, to mam zadaniowy czas pracy, tak jak wszyscy dyrektorzy. Ale on się zmienił. I ja nie muszę, ale nieważne kiedy się zmienił, ja nie muszę, proszę szanownego pana redaktora, przychodzić o 7 rano i wychodzić o 15, bo moja praca polega na tym niejednokrotnie, że po godzinach pracy, nikt mi tego nie liczy, także tutaj mówię, no najpierw się spytać proszę, a później ewentualnie sugerować mieszkańcom, no powiedzmy, że nie jestem w pracy, bo jestem na konferencji prasowej, tak. Ja mam jedno pytanie jeszcze. Państwa zdaniem, ile ta stawka powinna wynosić, żeby nie mówić, że ona jest za wysoka? Bo obniżenie o każdą złotówkę, no to jest około miliona złotych, którego trzeba w skali roku, milion złotych, które trzeba w skali roku znaleźć, żeby złotówkę te stawki obniżyć. To ile ona powinna Państwa zdaniem wynosić, żeby była... A złotówka to też nie jest dużo, mieszkańców. A złotówka to jest milion złotych w skali roku. Nie, tak, ale szanowni Państwo, wiemy, podwyżka była znacząca, tak? Była znacząca podwyżka. Teraz powiem na jedną rzecz zwróciłem uwagę. Przez 3 lata w Zakurzewie teoretycznie, tak, no, ten kontrakt nie wzrośnie. My już wiemy dzisiaj, że miasto maksymalnie ma podpisaną umowę na 84 tysiące ton i zapłaci miasto wodociągom mniej więcej niż 34 miliony złotych. Tak, to już jest konstans, tak, to wiemy o tym, tak? I tutaj nam nie będą koszty rosły. Ostatnio co roku był przetarg, albo był na kilka miesięcy zorganizowany na zagospodarowanie, to też rodziło koszty. Dzisiaj jest to policzone i chociażby z tego względu, tak, no można, że tak powiem, precyzyjnie służby ratusza, myślę, precyzyjniej będą mogły policzyć
czy jest możliwa obniżka, czy nie. Dzisiaj też poczekajmy. Państwo zdaniem powinna powiedzieć, że ona jest racjonalna, że nie jest za wysoka dla każda podwyżka, każda obniżka, na jaką ewentualnie zgodzi się po analizie pan prezydent miasto, będzie dla nas zadowalająca. Ja dzisiaj mi jest trudno odpowiedzieć ile, bo też nie wiem z drugiej strony, jak potoczą się przetargi na odbiór odpadów. Tak? Przetarg został ogłoszony. Przypuszczam, że gdzieś z końcem października będziemy wiedzieli, w jakich cenach się poruszamy. Ja uważam z doświadczenia, że tu cena nie będzie wyższa niż nie powinna być, tak? Ale mówimy ale dzisiaj. Koszty energii ale koszty 60%. Paliwo, tak, przez transport, tak, przecież tam jest dużo. Nie, zgadza się. No, natomiast szanowni państwo, jeżeli miejskie wodociągi i oczyszczalnia przystąpiły do przetargu, tak, i skalkulowały określoną cenę, to jestem przekonany, że no te pewne ryzyka brano pod uwagę. No bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, zresztą sam niejednokrotnie na swoim na Facebooku wstawiam informację, że w przyszłym roku prąd ma 20 czy 30% pójść w górę, tak, że nie wiadomo jak będzie z kosztami pracy. No znając zarządzających spółką, no na pewno to zostało uwzględnione. A dla mieszkańców każda. A dla mieszkańców, złotówka. Tak jak pani radna każda, tutaj każda mówi, każda złotówka będzie ważna. Niby dużo, niedużo, tak? Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, chociażby dwa miasta takie tutaj, jedno z naszego powiatu, miasto gminę, przytoczyć właśnie, gdzie jest 28 zł, tak? No bo mówiono, że te 28 zł to jest niesamowicie duża kwota, ale się okazuje, że tutaj, czy ostatnio w Inowrocławiu, także jest 20, po przetargu jest cena od czerwca, o ile się nie mylę, w mieście Inowrocław 28 zł. Także to 28 zł jest niejako już jakimś standardem. Ale są miasta, tak? Które nie są mniejsze. Są no ale są, ale są, są, są. Porównujmy się do tych, gdzie można porównać to tak, pani redaktor, na przykład są miasta, tak? Są miasta, gdzie na przykład w ramach in-house'u jest prowadzony odbiór i zagospodarowanie odpadów i przykładowo dana spółka X, tak, ustala opłatę na poziomie 17 zł, po roku okazuje się, że na tych śmieciach, tak, ta spółka straciła ileś milionów złotych, no i wtedy tą stratę miasto pokrywa spółce, no i w taki sposób mieszkańcy więcej nie płacą, tak, a płacą mniej. No tak wygląda system. Dokładnie. Mieszkańca portfelu zostaje więcej. Tak. A nie uważacie państwo, że należałoby spytać mieszkańców, czy chcą mieć obniżkę za śmieci kosztem na przykład braku finansowania sportu zawodowego? Biorąc pod uwagę Olimpię i GKM, no to można na przykład byłoby te 2 miliony przeznaczyć na obniżkę o 2 zł. Może mieszkańcy woleliby mieć te 2 zł w portfelu, niż powiedzmy sponsorować grupie kibiców sport zawodowy. Tylko, że my mówimy o wszystkich mieszkańcach, a ci, co są... Chcą sport, chcą nie, tak, także tutaj nie myślę, można. Myślę, że zdania tutaj odnośnie sportu dokładnie będą podzielone, tak jak chociażby w naszym klubie radnych zdania były podzielone. Fakt jest taki, że rzadko który klub się może na przykład pochwalić zdobyciem Mistrzostwa Polski Par Klubowych, tak? Które miało miejsce w ostatni piątek. Ale to jest tylko kwestia pieniędzy. Nie, to jest kwestia pieniędzy, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, to dzisiaj pan redaktor mówi, że są takie potrzeby, może nad tym się zastanowić, może nad tym. Ja się zgadzam w 100% z tym. Natomiast gdyby ktoś kilka lat temu pomyślał, to byśmy dzisiaj nie mieli pół miliarda, czy tam 400 milionów, na 400 milionów, czy 500 zadłużonego szpitala i byśmy naprawdę sobie mogli pozwolić na wiele, wiele więcej, no a dzisiaj powiedzmy tak krawiec kraj, jak mu materiał staje. No tak, kwestia szpitala to osobny temat.